często i ojciec Piotr za to zaproszenie na tę uroczystość odpustową świętego Pawła, pierwszego pusternika, a zarazem tego, kto jest tak wielkim patronem zakonu Paulinów, tak bardzo zaprzyjaźnionego z katolickim tygodnikiem Niedziela. To nie tylko to zaproszenie ojca Piotra, powód jest powodem mojego pobytu między wami, ale również jeszcze jest jeden powód, ale jaki, to dopiero na koniec mszy świętej ta tajemnica zostanie światu w znaczeniu wam, obecnym, waszym rodzinom, waszej wspólnocie parafialnej, objawem. A skoro mowa o świecie, to może na początek opowiem wam pewną taką historię świętego Pawła pierwszego pustelnika. Okoliczność naprawdę wielka. Jego życiorys mogliśmy sobie przypomnieć, śpiewając, też słuchając tego przepięknego chrybu. Człowieka, który na przełomie trzeciego i czwartego stulecia porzucił wszystko, odchodzi na pustynię. Tam jest, tam się modli, tam dożywa 113 roku życia. Do niego przychodzą ludzie, proszą o radę, bo on jest mężem świętym. To wielkie święto całej wspólnoty ojców Paulinów. Tak się składa, że prawie codziennie ma do czynienia z ojcami Paulinami, Częstochowie, jestem z nimi bardzo mocno zaprzyjaźniony, z bardzo wielu powodów, jak tutaj nie warto wymieniać, bo nie ma w tym momencie większego znaczenia, ale przypomnę się tej historii, temu wielkiemu umiłowaniu drugiego człowieka. Również u was, na waszej wielkoszostnej ziemi, w waszej parafii, że z tej samotności, z tego rozmodlenia, z tego bycia twarzą w twarz z Panem Bogiem, tak jak w Pachu, oni potem przenoszą wszystko, czym żyją, kim są, do ludzi pielgrzymujących do wszystkich miejsc, którymi na świecie się opiekują. I tak jak ktoś kiedyś pięknie powiedział, że Jasna Góra dzięki ojcom Paulinom, to takie skutki. Tak również możemy powiedzieć, że wasze sanktuarium, wasza wielkoszostna ziemia, na którą po tylu latach nieobecności w 1983 roku ojcowie Paulini wrócili, to też takie schody do nieba. Takie schody do nieba, z którym czeka na nas właśnie Ojciec Miłosierny, Jezus, który ma otwarte serce. Czeka na nas, na nasze życie, na nasze uczucia. Ojcowie Paulini to również wielcy przyjaciele. Nie mogę o tym nie powiedzieć, wręcz jestem do tego zobligowany przez panią redaktor Dziedutkiewicz, redaktor naczelny tygodnika katolickiego Niedziela. Wielcy przyjaciele tygodnika Niedziela. Wielcy przyjaciele tej misji, jaką niesie ze sobą prasa katolicka. To, co nas łączy, to oczywiście wspólna wiara, ale również to wielkie umiłowanie Matki Najświętszej. To wielkie umiłowanie tej, która wydała na świat Zbawiciela świata. W każdej niedzieli jest kabinetka z Matką Bożą często, z Matką Bożą Jasną Górską. Teraz w redakcji padają takie słowa, że to ona jest pierwszą redaktorką niedzieli. To ona jest pierwszą piszącą niedzielę. I właśnie te powiedzielibyśmy drogi przyjaźni, drogi wielkiego
składać jak najlepsze życzenia, to nie tylko obrys, nie tylko imieniny parafii. Medal Mater Verbi Tygodnika Katolickiego Niedziela otrzymuje ojciec dr Piotr Bogut, przeor klasztoru Paulinów i proboszcz parafii pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w Jerozolimie, w uznaniu za pełną zaangażowanie w współpracę z redakcją, pomoc w promowaniu niedzieli w diecezji kaliskiej, za życzliwość, a przede wszystkim za modlitwę w intencji dzieł niedzieli przed obliczem Pana Jezusa Pięciolańskiego w Jeruszowie, podpisała Lidia Rutkiewicz, redaktor naczelna Tygodnika Niedziela. Za to, że On jest z nami. On nasz Pan i Bóg. Udało się świętemu Pawłowi pierwszemu pustelnikowi dojść do nieba i nam się też uda. Chciałbym też z całego serca podziękować za to duże, ogromne wyróżnienie, które mnie przerasta i na pewno jest to zadanie, które muszę spełniać w barach, kochani goście, czciciele Pana Jezusa Miłosiernego Pięciolańskiego, dedykować mojej wspólnocie wspaniałej tutaj klasztornej. Chciałbym bardzo serdecznie prosić, aby tę wdzięczność ksiądz redaktor Jacek wyraził także redaktor naczelnej Pani Lidii Dudkiewicz. W przestrzeni nie ma ducha odległości, zapewniamy o naszej wdzięczności, naszej pamięci modlitewnej. Tutaj całym sercem jesteśmy otwarci na to wielkie przesłanie, jakie niesie Tygodnik Katolicki Niedziela. Tutaj jest Wasz dom, tutaj Was nieustannie chcemy też zapraszać, gościć, kiedy tylko będziecie, czy to w podróży po diecezji kaliskiej, czy gdzieś przy okazji, przemierzając drogi naszej Ojczyzny. Niech Wam Bóg przez przyczynę Matki Najświętszej i świętego Pawła pierwszego pustelnika wynagradza, błogosławi. Niech Maryja prowadzi to wielkie, wspaniałe dzieło, któremu na imię Tygodnik Katolicki Niedziela. Stąd też wypada, żeby skrócić nasze dzisiejsze ogłoszenia. A ogłoszenie to przede wszystkim wdzięczność ojcostwie. I to w sposób wspaniały. I takie tam są też motta z piosenki. Nie boję się, gdy ciemno jest, bo ojciec za rękę prowadzi mnie. Z rodziną różańcową spotkamy się jeszcze dziś wieczorem, stąd powód do wielkiej radości o godzinie 17. Przyjmiemy Boże błogosławieństwo. Cokolwiek On Wam powie, to czyńcie. Niech nasze serca, zwłaszcza w roku miłosierdzia, zapałają większą gorliwością, wcierając słowa Maryi w czyny. Dokładnie. Każdego dnia, wciąż i wciąż, na chwałę Boga i ku Bożej radości. Do życzeń dołączajmy, składając na ręce Ojca Przeora, poczet wizerunków Maryi z naszej pięknej świątyni i z terenu naszej małej Ojczyzny. Szczęść Boże! Z wyrazami ciągłej modlitwy grupa liturgiczna.